Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DLC do Forza Horizon 3. I jako, że jestem już na dosłownie ostatniej prostej ku zdobyciu 100% właśnie w tym DLC, stwierdziłem, że nagram dla was materiał, podsumujemy sobie troszkę to DLC, pogadamy. No i przy okazji ja będę miał też fajną pamiątkę na kanale w formie właśnie wideo ze zdobycia 100% dodatku. Niestety wiele osób, w tym też i ja, ma straszny problem z zdobyciem 100% w podstawce, ponieważ statystyki się troszeczkę gliczują i widziałem oraz słyszałem, że wiele osób ma z tym problem. Nawet Kwieci, który naprawdę w Forze gra bardzo dużo, też ma z tym problem. Niestety u mnie się tutaj przydarzyło dosłownie to samo. Moje statystyki zatrzymały się... A, fuck. No i dobra, cofnijmy sobie, on się tutaj koleś wpierdzielił. No i moje statystyki, mimo że wykonałem wszystko, nawet i więcej, co jest potrzebne do zdobycia 100%, moje statystyki w podstawce zamknęły się na 98,4%. Zrobiłem naprawdę wszystko, przejrzałem różne strony internetowe, gdzie były informacje, co trzeba zdobyć. No i niestety trafiłem sam, tak samo jak i Kwiecik, na buga, który po prostu no troszeczkę nieprawidłowo pokazuje wynik statystyk. Ja mam 98,4%, niektórzy mają 97-96%, a powinno być 100%. Natomiast w przypadku tego DLC prawdopodobnie wszystko pójdzie po mojej myśli, z tego względu, że widziałem, że brakuje mi nawet niecały już procent. Tak więc no mam nadzieję, że tutaj, kiedy zakończę sobie, bo zostały mi tylko tutaj ten wyścig i jeszcze jeden, i zobaczymy sobie, czy faktycznie te 100% uda mi się. Chociaż nie, ten wyścig mi został i jeszcze dwa, czekajcie, tyle. Wprowadziłbym was teraz w błąd. Tak, zostały mi jeszcze trzy wyścigi. No i ogólnie powiem wam, że to co wam pokazywałem na kanale z tego DLC, to jakby była tylko taka kariera, nie? Taki wątek fabularny. Natomiast praktycznie dwa lub nawet trzy razy więcej gameplayu dostarczyłem wam na streamach, ponieważ po przejściu samej kariery, żeby zdobyć 100%, trzeba też rozegrać wszystkie mistrzostwa, które w ogóle jakby nie wchodziły w skład kariery. Kariera była dosyć krótka, o tym jeszcze za chwilę sobie pogadamy. Niemniej jednak, no kariera była bardzo króciutka, potem zdobywanie tych wszystkich mistrzostw, chyba tam 27 dokładnie jest mistrzostw. Na każdym mistrzostwa tam od 3 do 4 wyścigów się nam tutaj pojawia, więc jest tego sporo. No i to wszystko robiłem praktycznie na streamach. Takie chyba 3 streamy dłuższe robiłem właśnie z Forzy i sobie przychodziłem te mistrzostwo powoli. Mówiłem, że jak zostaną mi ostatnie, no to zrobię to w formie takiego odcinka pamiątkowego dla mnie. I przy okazji też sobie pogadamy, podsumujemy te DLC. No i muszę wam powiedzieć, że sprawdziłem przed nagraniem tego tutaj materiału dla was, ile mam na liczniku, i tam było w granicach 16 godzin. I muszę wam powiedzieć, że kurczę, za 16 godzin zabawy w tej grze, to wcale te DLC nie jest takie drogie. Często gry, które kupujemy premierowe, kosztują po 180, po 250 na konsolę i one nam tyle zabawy nie starczają. Tak więc pod tym względem jak najbardziej myślę, że opłaca się ten dodatek kupić. Natomiast ja już o tym mówiłem kiedyś, na streamach mówiłem, na odcinkach i cały czas będę to powtarzał, że twórcy Forzy za bardzo nie mają pomysłu na fajną karierę. Bo zobaczcie, mieliśmy tutaj kilka odcinków, wam ponagrywałem z kariery. Praktycznie całą karierę przeszedłem właśnie w formie let's playa na moim kanale. No ale zwróćcie uwagę, że to było krótkie, czyli nie mogli jakoś do tej kariery gdzieś tam wdrożyć większej ilości zawodów. To mi się właśnie nie podoba, że wolałbym, żeby kariera, raczej większość kariery, to było też właśnie przejście większości wyścigów, mistrzów i tak dalej. A druga sprawa, to właśnie brakuje mi w Forzie takiej bardziej, powiedzmy to, fabularnej też tutaj, fabularnego pomysłu na tą część, bo widzieliście, cutscenek w podstawce było mało, w Forzie Horizon 2 też było mało tego wszystkiego. Najbardziej pod względem fabularnym podobała mi się pierwsza część, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, napiszcie w komentarzu, która wam się część najbardziej podobała, ale dla mnie osobiście jedynka była pod względem fabularnym najlepsza. Fajnie w ogóle ta gra tam została nam tutaj ukazana, wiele było rzeczy do roboty. Natomiast już w drugiej części ta fabuła kulała i to była taka, moim zdaniem, taka największa wada dwójki. I w trójce bałem się, że będzie podobnie, no i tak wam mówiłem, jak skończyłem podstawkę,
oraz jak skończyłem DLC pod względem fabularem, też wam mówiłem, że kurde, no chciałbym, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. Wtedy naprawdę ta gra byłaby, ona już jest tak jedną z najlepszych ścigałek, dla mnie w sumie chyba nawet najlepszą, bo mimo, że gdzieś tam skończy się karierę, to ciągle się w tą grę chce grać, ciągle gdzieś tam chce przerabiać jakieś wozy różnego rodzaju, tuningować, bawić się w drifty, bawić się na multi i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to mi się podoba niesamowicie, ale fajnie, gdyby jeszcze ta gra jakby umocniła swoją pozycję na rynku jakąś naprawdę fajną tutaj fabularką. To jest fajna arcade'owa gra, więc można do niej naprawdę bardzo fajne tutaj dorzucić fajny wątek, fajnie można by było to wszystko w całość połączyć. No ja przyznam, że no ta trzecia część tyłka nie urywała niestety fabularnie, ale to już wam tutaj mówiłem. Ogólnie jak widzicie, przerobiłem sobie specjalnie pod te ostatnie mistrzostwa białego GTR-a, ponieważ stwierdziłem, że to będzie fajny pomysł. Jeszcze gdzieś tam sobie przeglądałem w ogóle różne projekty GTR-ów, zawsze sobie jak jakieś auta przerabiam, sprawdzam sobie w Google, jak tam ludzie sobie tuningują te fury. Ja tak zobaczyłem, pokazały mi się na obrazkach białe GTR-y w śniegu, więc stwierdziłem, że tutaj nie będę wizualnie go jakoś specjalnie przerabiał, po prostu dam biały, fajnie w śniegu się będzie komponował i na ostatni odcinek będzie to, myślę, idealna okazja, tym bardziej, że na streamach bardzo tam gdzieś często pytacie mnie o to, czy pokażę tego najnowszego GTR-a. No i teraz w końcu jest okazja. Ja go chyba pokazywałem w jakimś odcinku. Był jakiś challenge, jakieś wyzwanie chyba i wtedy GTR-em takim pomarańczowym miałem okazję pośmigać. Chyba też raz na streamie go pokazywałem, ale no mówię, no też duża część z was nie ogląda wszystkich materiałów siłą rzeczy. No nie dziwię się. Przecież tego czasu, ten czas wszyscy mamy ograniczony. Tak więc myślę, że jak na ostatni odcinek z tego DLC dam GTR-a, to wszyscy będą pamiętali, będą mogli sobie go tutaj obejrzeć, wrócą sobie tutaj, jak będę gdzieś tam, zawsze będę wiedział, w którym odcinku był GTR, w ostatnim z DLC, nie? Tak więc jak ktoś będzie pytał mnie na streamach czy gdzieś, to zawsze będę tutaj w łatwy sposób mógł naprowadzić was na ten odcinek. Niestety łatwo jest, kurde, za łatwo jest, mimo że gra na tym ekspercie, chyba wypadałoby już poziom sobie zwiększyć na kolejny, ponieważ no, na ekspercie. A też akurat wziąłem swoje mistrzostwa, to są moje mistrzostwa rozegrane, bo gdzieś tam gra proponowała inne fury, a ja koniecznie chciałem tym Nissanem pojechać. I właśnie zazwyczaj jak się bierze swoje mistrzostwo, one też się normalnie zaliczają do 100%. Jak się właśnie bierze swoje mistrzostwa, to wtedy odnoszę wrażenie, że zdecydowanie łatwiej. Dają nam takie wozy, które za bardzo się nie nadają do takich warunków, no i przewagę nad rywalami mamy. Ja tutaj sobie oczywiście zawieszenie maksymalnie podniosłem. Opony troszeczkę też szersze dodałem. No i przewaga jest zdecydowana. Chociaż tam widzę, że czasami je próbują dogonić, ale raczej już ze mną tutaj nie mają szans. No jakaś trójka, ale zobaczcie, jedzie tylko trójka za mną, a cała reszta gdzieś tam daleko, daleko w tyle. Okej, tak więc tutaj mamy ten fragment mistrzostw ukończony na pierwszym miejscu. No i już na pewno tutaj jestem w stanie wygrać, bo to już są trzecie. W tych mistrzostwach były na 5 zawodów, ale stwierdziłem, że jak ja wam pokażę 5 zawodów w jednym odcinku, czyli około godziny pewnie to by zajęło, to nikt tego materiału potem nie obejrzy. Więc stwierdziłem, że pokażę wam 3 ostatnie tutaj konkurencje. No i mam nadzieję, że się nic tutaj nie zgliczuje, nic nie zbaguje i będę mógł się cieszyć zwycięstwem ze zdobycia 100%. Zaraz też wam opowiem, dlaczego mi tak zależy na tym, żeby mieć 100% w tej grze. Czekajcie, tutaj zobaczcie, zostały nam raz i tutaj jeszcze na dole mamy, zwróćcie uwagę. Czyli jeszcze 2 wyścigi nam tutaj pozostały. To już nie jest na okrążenia, tylko podjazd i zjazd, tak więc co za tym idzie, no tutaj pod tym względem będzie to zdecydowanie szybsze.
Muszę wam powiedzieć, że kiedyś, za starych czasów, przechodziłem większość gier na 100%. Miałem tych gier też mniej siłą rzeczy, bo chodziłem do szkoły, sobie gdzieś tam ewentualnie mogłem jakieś pieniądze dorobić, do pracy normalnej pójść nie mogłem, tak więc tych gier miałem znacznie mniej. No i starałem się tylko przechodzić gry na 100%, ale też zdobywać wszystkie osiągnięcia, jakie w grach były. To strasznie wydłużało tutaj mi zawsze zabawę, ale gdzieś tam po czasie jakoś przejadło mi się przechodzenie tych gier na 100%, tym bardziej jak, nie wiem, ja na przykład przechodziłem jakąś grę na 100%, a moi koledzy zdążyli w tym czasie przejść 4-5 gier, nie? Ja sobie uświadomiłem, że będę teraz zdobywał 100% w grach, które naprawdę gdzieś tam mnie tak niesamowicie jarają, że praktycznie granie w te gry to tylko czysta przyjemność i nawet jak są jakieś rzeczy takie, wiecie, dosyć czasochłonne, to i tak sprawia mi to na tyle ogromną przyjemność, że ja sobie chcę wydłużyć tutaj zabawę. No i w takich topowych grach wyścigowych moich, na wielokrotnie z wami się dzieliłem, jakie to są te moje ulubione gry wyścigowe. Powtórzę, bo być może nie wszyscy oglądają wszystkie moje odcinki. Czyli takim moim top 3 gier, czy też serii, to oczywiście PGR4. Nawet cała seria mogłaby się tego zaliczyć. Burnout Paradise, którego też ukończyłem na 100%. Nie tylko przechodząc tą grę w singlu na 100%, ale też przeszedłem tą grę na multi na 100%, gdzie było mnóstwo wyzwań. Trzeba było kombinować, zapraszać znajomych, poznawać nowe osoby w internecie, bo były challenge, gdzieś tam z 20 na przykład challenge, dokładnie nie pamiętam, ile tam było tych challenge, ale były takie zawody, że trzeba było mieć na przykład 8 osób, nie, w lobby i 8 osób musiało wykonać poprawnie te wszystkie challenge. Tak się zdobywało 100% w Burnout Paradise właśnie na multi. Co ciekawe, też miałem taką fazę, żeby mieć wszystkie osiągnięcia w Burnout Paradise i specjalnie kupiłem kamerkę internetową, bo jedno osiągnięcie, a raczej chyba dwa osiągnięcia były potrzebne, właśnie kamerka była potrzebna do dwóch osiągnięć. No, kiedy jakieś kraksy robiliśmy w tej grze, to kamerka robiła nam zdjęcie i było chyba osiągnięcie za 25 zdjęć i za 50 zdjęć, tak więc pod tym względem muszę wam powiedzieć, że nawet byłem do takiego stopnia tutaj zajarany tym tytułem, że kupiłem tą kamerkę specjalnie, żeby te dwa osiągnięcia zdobyć. Czułem taką potrzebę, że to jest moja ulubiona gra i chcę jednak na 100% w tej grze zdobyć. No i trzecią oczywiście grą, czy serią też, to jest Forza Horizon. I w jedynce zdobyłem 100%, w dwójce jeszcze nie. No w trójce już tutaj jestem, jak widzicie. Coraz to bliżej. A teraz pora na DLC, a później pewnie będę sobie jeszcze wracał do Forza Horizon 2, bo mówię, chciałbym mieć w tych wszystkich częściach Forza Horizon 100%. Dlatego taki sobie cel ustawiłem w tych moich ulubionych wyścigałkach, że po prostu zdobędę 100%. No i jak na razie wszystko pozytywnie tutaj idzie. Zostały już nam ostatnie zawody, tak więc bierzemy je i do dzieła. Jestem właśnie też ciekaw tego, czy jakoś nam podziękują za to, że zdobyliśmy 100% w tej grze, czy raczej będą mieli na to wywalone. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Został ostatni wyścig. Już się nie mogę doczekać. Jestem ciekaw, jak to jest u was. Czy przechodzicie gry na 100%, czy raczej nie macie na to czasu, ochoty? Czy to też tak jest jak u mnie, że tylko w tych najlepszych swoich ulubionych tytułach przechodzicie na 100%? Jak to jest? Dajcie znać koniecznie. I też jestem ciekaw właśnie, czy komuś z was przytrafił się taki sam tutaj błąd jak mi w podstawce, że tego 100% się nie da zdobyć. Czytałem tam, jak ktoś też na jakimś forum radził, żeby usunąć profil z konsoli, potem sobie go jakby pobrać z internetu ponownie. Czy też, żeby właśnie coś z save'ami pokombinować, żeby je z dysku usunąć, z chmury ściągnąć. No ale nie wydaje mi się, żeby to było jakimś tutaj rozwiązaniem tego problemu. I no mam nadzieję, że jak gdzieś tam powtórzę któryś raz z kolei na streamach jakieś mistrzostwa, to w końcu pyknie i będę wtedy już spełniony. No bo jednak, kurde, jak człowiek się stara, tyle czasu poświęca. Tam prawie 100 godzin mam w Forzie poświęciłem, żeby zdobyć 100%. I w statystykach widnieje 98,4. No to troszeczkę lipa. Tak troszeczkę smutno mi się zrobiło. Natomiast no jakby poniekąd ucieszyły mnie tam wiadomości od Kwiecika, który też tam non stop gra w Forze, nawet więcej ode mnie. Praktycznie pewnie z 5 razy wszystko skończył. A tam też chyba ma 96% czy coś w tym stylu i też
W ogóle ten problem, z tego co wiem, pojawił się dopiero w chwili, kiedy pojawiło się DLC. I nie wiem właśnie, czy to jest prawda, czy nie, ale właśnie dużo osób pisało, że mieli 100%. Jak pojawiło się DLC i w DLC zdobyli 100%, to potem już nie dało się zdobyć 100% w podstawce. No dziwna sytuacja, na pewno dla wielu frustrująca i nieprzyjemna, bo mówię, no jak ktoś posiada tyle czasu i chciałby zobaczyć te upragnione 100%, czyli wymasterowaną gdzieś tam w miarę możliwości gra, widzi taki procent tylko 98 na przykład, no to troszeczkę może się wkurzyć. No i zobaczcie, mimo że tyle godzin w tą Forzę tutaj grywał, naprawdę sporo czasu. Teraz na kanale była dosyć długa przerwa w odcinkach od Forzy, bo sporo streamowałem Forzę, ale ona mi się nadal mi się nie znudziła. Jeszcze jest tyle furek do potestowania, do pobawienia się nimi, że będzie co w tej grze robić. A jeszcze multi, którego też niewiele tutaj liznąłem w ogóle w tej grze. Więc słuchajcie, zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i 100% wpadnie. Kurczę, muszę wam nawet powiedzieć, że mimo że tutaj udało mi się zdobyć 100%, bo ogólnie nie trzeba wygrać wszystkich mistrzostw, wystarczy je ukończyć. A ja nawet postarałem się o to, że wszystkie mistrzostwa wygrałem, z tego co mnie tutaj pamięć nie myli. Okej. Nic nie ma. Lipa. Szkoda, że nam nie pogratulowali. No nie postarali się pod tym względem, a zobaczmy statystyki sobie, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, okazuje się, że zdobyłem 100%. Akurat w DLC nic tutaj się nie popsuło. I jak widzicie, zajęło mi to ponad 16 godzin. Tutaj mieć świadomość, że te 16 godzin poświęciłem na singla. Na multi grałem w DLC bardzo mało. Chyba tylko na jednym streamie grałem z chłopakami. Nie wiem, może z godzinkę. Dokładnie już nie pamiętam, ale no 16 godzin mniej więcej zajmuje tutaj przejście gry na 100%. I myślę, że jak na taki czas spędzony w tym dodatku, to jest, myślę, warty swojej ceny. Jedyne co, tak jak mówiłem już na koniec kariery w tym DLC, czyli w jednym z ostatnich odcinków, że jedynie, no i też dzisiaj powtarzałem, chciałbym, żeby po prostu inaczej kariera, żeby znacznie lepiej kariera wyglądała. I mamy tutaj 16 godzin na liczniku. Na pewno jeszcze będę gdzieś tam sięgał sobie prywatnie po ten DLC, bo jeszcze mi go mało jest, szczerze powiedziawszy. Natomiast już raczej odcinków z tego zimowego DLC nie będę nagrywał. No chyba, że pojawią się jakieś furki pod fajne zimowe warunki w update'ach, to wtedy może coś jeszcze wam tutaj ponagrywam. No ale powiedzmy, że przynajmniej w teorii będzie to ostatni odcinek z DLC, a jak będę coś nagrywał, to pewnie z podstawki, tak więc zapraszam was na kolejne odcinki. No i to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!